can't take her back. We got 2 minutes now before you call my ass again, yeah. I switched you on the speakerphone. Play this song, just sing along. Da 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 da. No dzień dobry kochani, dzień dobry, witajcie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj niekonwencjonalnie, siedzimy sobie tutaj na trawce, mamy właśnie przerwę w trasie, jedziemy dzisiaj do Poznania, jedziemy do ginekologa, jedziemy do IKEA. Zobaczymy jak nam się uda dzisiejszy dzień ogarnąć. Babaski teraz siedzą, obserwują sobie drogę, chodzą po trawce i widzę, że Rupert zmierza w kierunku chodnika. Niestety w dzisiejszym vlogu będzie beznadziejny dźwięk. Jeżeli nie będzie coś słychać, zrobię napisy tutaj na dole, ale zapomnieliśmy kamery, więc mam tylko telefon. Kiedyś nagrywałam vlogi telefonem i musimy się cofnąć do tych dawnych czasów, bo dzisiaj w sumie taki vlog w starym stylu, w drodze do Poznania, w drodze do ginekologa, więc będzie też nagrywany jak w starym stylu telefonem. Niestety nie udało nam się wejść tam na boisko. Także usiedliśmy sobie tutaj na trawce. Ale nasze autka nie są interesujące. Interesująca jest tam droga. I przejeżdżające większe auta, nie? Tutaj takie malutkie. Nic fajnego. Nie. Może trochę się zainteresujemy naszym autkiem, co obowiązki. Kuje ta trawa. Niefajne doświadczenie sensoryczne, niefajne. No. Zaraz będziemy jechać dalej. Nawigacja pokazywała, że będziemy 1,5 godziny przed czasem, a dzieci chciały rozprostować nóżki, więc zatrzymaliśmy się w tym malowniczym miejscu. Ale niestety zamknięte jest malownicze miejsce. Więc siedzimy sobie tu. Paremuś. Jednak tatuś rozwiązał sprawę i okazało się, że tam była otwarta furteczka. Więc jesteśmy na boisku. Tu jest fajniejsza, skoszona trawka. Także mamy fajniejszą przerwę w podróży. Można rozprostować nóżki tak naprawdę, nie na jakimś małym skrawku. Prawda, Bobaski? Jest super. Na grzatce, słońce. Niedobrze, wracamy do Orlando, gdzie jest klima. Tu jest gorąco. Chodź! Chodź, Rupert! Rupu? Czy coś konsumujesz? Wiesz, że mamy cały samochód jedzenia dla was? Rozumiem. Wróciliśmy już do auta. Jeszcze chwilę Bobaski sobie tutaj odpoczną. Może coś zjedzą, wypiją. No i będziemy jechać w dalszą drogę. A na razie jeszcze siedzimy sobie wszyscy z przodu. Tak, prawda, Rupu? Z przodu. Nie, wcale nie. O, Rem cię tutaj próbuje. Bo Remuś na roczku wziął kluczyki do auta. Więc to jest tutaj urodzony kierowca. Jedziemy. Nie sprawdzałam jeszcze na nawigacji, o której będziemy, bo Baski już są z tyłu. No, także jesteśmy w podróży, tak jak za starych czy dobrych czasów, kiedy zaczynałam vlogowanie, kiedy to wszystko się zaczęło na tym kanale, jak jeździliśmy do Poznania raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu do doktora Macieja. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będziemy do niego jeździć z bliźniakami dwoma. Nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będziemy jeździć z jakimś Bobaskiem. To wszystko dopiero było w trakcie, dopiero się zaczynało. A Bobaski to by mogły iść na drzemkę z tyłu, ale nie wiem, czy o tym wiedzą. Bo miały taką drzemkę 15-minutową, 10-minutową, ale był jakiś straszny korek, bo są roboty drogowe i niestety drzemka się skończyła. I chyba nie będzie kolejnej,
a wizytę mam za godzinę 45, więc... Przydałoby się, żeby się zdrzemnęły, bo po wizycie idziemy do IKEA. No właśnie, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, no bo od kiedy jest taka sytuacja w kraju, jaka jest pandemia, no to Marcel zawsze siedzi w aucie. I ostatnimi razy, jak byliśmy u doktora Macieja, to Marcel z bobaskami nawet siedział w aucie. I teraz nie wiem, czy będzie mógł wejść z wózkiem, czy to się już pozmieniało. Mamy w ogóle ze sobą nasze legitymacje. Masz w telefonie paszport covidowy. A, mamy paszporty. To może to coś zmieni, nie wiem, zobaczymy. No i ale co? Nie, to nie wiem, czy jest gdzieś używane. Do szpitali jako odwiedzających wpuszczają zaszczepionych, ale nie wiem, czy wiecie, jako osoba towarzysząca, myślę, że raczej będą chcieli ograniczyć liczbę osób, no ale zobaczymy. Zobaczymy, może się uda i Marcel wejdzie, bo one jednak szczęśliwsze byłyby w wózku niż z tyłu w foteliku. No ale się okaże. Dzieci śpią, także muszę mówić cicho, a my skończyliśmy w restauracji pod złotym łukiem. Marcel właśnie wybiera dla siebie jedzenie, ponieważ dzisiaj jest na węglach, więc dzisiaj nawet zje bułkę, także dla mnie jedna bułka mniej. No, więc pożywimy się tutaj zdrowo i pożywnie i będziemy jechać na moją wizytę, bo mamy jeszcze 45 minut, a jesteśmy już, no byliśmy nawet obok, ale że dzieci zasnęły, no to musimy nadal jeździć, żeby się nie obudziły, więc pojechaliśmy. Wcale nie chcieliśmy tutaj jeść, to z przymusu. Prawda? Tak właśnie wygląda teraz Orlando. Tutaj sosy, fryteczki. Tu fryteczki, tu kurczaczki, tu widzę rękę jakaś odbita, dziecięca, tam bułeczki. A Remuś niezadowolony. Piciu dajmy. Zaraz Remuś dostanie picie. O, brat też już się obudził. Jesteśmy już w IKEA, zaczęliśmy od pokoju maluszka, bo musieliśmy maluszkom zmienić pieluszki. No i oczywiście nakarmić i mamy nadzieję, że pójdą teraz na drzemkę. Zobaczymy, ile z naszych nadziei. Tutaj maluszek bardzo intensywnie chce do Was pogadać. Remeć? Cześć! Ty już jadłeś, prawda? Prawda, Remcie? Ty włochate dziecko. Masz autko od Ignasia. Oddamy Ci kiedyś, Ignaś, autko, obiecujemy. Jak wyrośniemy. Baba! Spadło typ? Przypadło? Nie ma. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about a youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. To tatuś. I co ten rozmiar? 80x40? Tak. 120? Tak. 120. Bo pasek wyskoczy. Rupu? Jesz chleby? Tak. To? Ona miała mleko gazowane? My już jesteśmy w drodze powrotnej. W IKEA było w sumie całkiem sympatycznie. Wcale nie tak, jak pokazywały mi moje wspomnienia, jak byliśmy ostatnim razem. Siedzimy sobie chwilę, bo pada deszcz. Nie, więc... tak jedziemy generalnie. tak, właśnie tak jeździmy. No teraz tak. Rupert prowadzi. Siedzimy sobie, pada deszcz, więc no nie bardzo można wyjść na zewnątrz.
I mamy nadzieję, że teraz już bobaski pójdą spać na noc. I dojedziemy sobie bezpiecznie i w ciszy do domu. Spokój. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oj, oj. Moje najsłodsze bobaski mają teraz drzemkę z tatą. Znaczy tata nie ma drzemki, ale bobaski mają. Właśnie poszedł Marcel ich usypiać. Jest już następny dzień. I pomyślałam, że pewnie będziecie chcieli zobaczyć, no co kupiliśmy w tej IKEA, bo za dużo nagrań z IKEA nie było. Chciałabym powiedzieć, bo nie wiem, czy to ja już mówiłam, że bobaski zachowywały się naprawdę super. Byliśmy drugi raz z nimi w IKEA i pierwszy raz był naprawdę bardzo, bardzo traumatyczny. Wyspały się po drodze, więc w IKEA to był ciągły wrzask. I my się tam już zakopaliśmy bardzo daleko w sklep i krzyczały tak, że wiecie, no nie mogliśmy się wydostać, my z tymi zakupami gdzieś tam się chyba wepchnęliśmy nawet, gdzie nigdy tego nie robię, a w IKEA w sumie pierwszeństwo mają ciężarne rodzice z dziećmi i osoby niepełnosprawne, osoby z niepełnosprawnościami. I wypchnęliśmy się po prostu w kolejkę jako rodzice z dziećmi, bo oni się tak darli, no, że to też było dla innych ludzi stojących w tej kolejce, bo to było straszne. A tym razem było naprawdę super. Spotkaliśmy inną parę bliźniaków jednojajowych i tamte bliźniaki były trochę starsze od naszych i wszędzie biegały, krzyczały i ci państwo mówią super, wasi są tacy grzeczni. Tak, właśnie tak, właśnie tak jak pan mówi. No ale dobra, nie o tym. Najpierw pokażę wam, co kupiliśmy w IKEA. Musiałam sobie odpalić listę zakupów, bo już kilka rzeczy było porozkładanych po domu, ale je zebrałam tutaj, żeby wam wszystko pokazać, co kupiliśmy. A potem opowiem wam o tej wizycie, no bo w końcu jechaliśmy nie tylko do IKEA, ale też na wizytę ginekologiczną. Na początek kupiliśmy takie szklanki. Widzę, że już jakaś używana. My będziemy tego używać do wody, do piwka zero. Mieliśmy kiedyś takie fajne zestaw 4 szklanek, nic tutaj się wytłukł, więc kupiliśmy sobie teraz 6. Kupiliśmy aligatorka, to na pewno wszyscy znacie, do wanny, żeby bobaski, które sobie stają w tej wannie, się nie przewracały. I sprawdza się naprawdę super, mimo tego, że zajmuje małą część naszej wanny, no to ani razu się jeszcze nikt nie wywrócił, a też robią różne rzeczy jak siedzą na pupie i też im się zdarzyło poślizgnąć i to też wyeliminowaliśmy, więc super polecam, sprawdza się naprawdę. To są rzeczy, które zabrałam już z kuchni, bo były w użyciu. Kupiliśmy szczotkę do naczyń i pojemnik, to będzie pojemnik na płyn do naczyń. Mamy cały tam zestaw, mamy na mydło, ale zawsze kupiłam dwa w tym samym kolorze i zawsze się mylę, które to mydło, które płyn do naczyń, więc kupiliśmy jeden w innym kolorze, żeby wiedzieć, co jest gdzie. Kupiliśmy taki pojemnik na śmieci bio, ponieważ mamy zawsze jakiś problem, gdzie to trzymać, różne rozwiązania, a szukałam jakiegoś takiego fajnego pojemnika i było naprawdę ciężko, bo albo były za małe, albo za wielkie i na sam koniec znalazłam taki. Nie wiem, jakie było jego pierwotne funkcja, co autor miał na myśli tworząc ten pojemnik, bo on nie był na koszach na śmieci, ale u nas będzie to pojemnik na bio i już jest to pojemnik na bio i jest bardzo fajne. Cały czas przymierzamy się do remontu łazienki, tam leżą pod naszym łóżkiem meble, musimy tylko pomalować ściany. Jak tylko pomalujemy ściany, a żeby pomalować ściany musimy wybrać kolor, to wtedy szybciutko poskładamy wszystkie te meble. I kupiliśmy pojemniki, które będą do naszych nowych szafek. Będziemy tu trzymać jakieś patyczki do uszu i inne takie rzeczy. Kupiliśmy też ręczniki, no bo w nowej łazience będą ładne, pasujące ręczniki. To są dwa kąpielowe. Są dwa kąpielowe takie i do tych są też małe ręczniczki do twarzy, ale ich nie widzę. Może są tutaj pomiędzy tymi? Nie. Nie wiem. Może się zaraz znajdę, a może Marcel już gdzieś... A nie, są tu pod spodem. O. I do nich są takie same małe ręczniczki do twarzy, też po dwa. Także wszystko będzie w naszej nowej łazience, będzie pięknie do siebie kolorystycznie pasować. Kupiliśmy takie miseczki, mamy cały zestaw w tym kolorze, nie wiem czy zwróciliście uwagę na Insta, często wrzucam zdjęcia jedzenia. Mamy właśnie różową zestawę i znalazłam właśnie miseczki, które nie były w komplecie, ale pasują idealnie do naszych talerzy i misek.
To kupiłam do sypialni. Taką fajną kopułę. Coś. I do tego, z racji, że my uśmiercimy wszystkie możliwe żyjące rośliny, taką sztuczną różyczkę, ja ją obetnę i ona będzie sobie tutaj w tym stała. I właśnie chcę to jako dekorację tutaj do sypialni, bo tutaj są takie dodatki złote, więc to będzie pasowało. Złote lusterko, tutaj złotą bormówkę, też właśnie do sypialni jako dekoracja. Tutaj nie ma lustra, więc będzie takie małe lusterko, żeby chociaż człowiek zobaczył, jak wygląda, jak się szykuje. Dwa bambusiki, to do łazienki na dół. Tam jest, zaraz Wam też pokażę, tam są takie kafelki właśnie z takimi bambusami. Są dwa wazony i nasze ostatnie bambusy niestety nie przetrwały, więc przy okazji, jak byłam w IKEA, to wzięłam kolejne dwa. Może te przeżyją. Miejmy nadzieję. Sztucznego słonecznika, bo jak mówię, wszystkie kwiaty niestety u nas padają, więc mamy większość sztucznych. Ja uwielbiam słoneczniki. Jeszcze nie wiem, czy to będzie kwiat do pokoju gościnnego, czy to będzie kwiat do salonu. Decyzja jeszcze nie została podjęta, ale kwiatek już jest. Taki wazonik do pokoju gościnnego, bo tam też musimy się zająć dekoracjami, bo tam nie ma nic. Kupiłam żółtą świeczkę, bo lubię świeczki. Ta świeczka będzie akurat w salonie i pachnie. Marcel powiedział, że jak do toalety, do czyszczenia toalety, bo ona jest cytrynowa. Mi się podoba. Zestaw wieszaków, bo ostatnio robiliśmy porządki w garderobie i już nam się niestety skończyły wieszaki. To są takie fajne pojemniki. Tu będzie chyba rozrysowane. O. Przy tym jak kupiliśmy ostatnio szafę, to zauważyliśmy, że te pojemniki są naprawdę super i kupiliśmy kolejne dwa zestawy. Mieliśmy do tej pory białe, teraz wzięliśmy sobie szare. Dla dzieci wzięłam, to są takie woreczki strunowe. Wydaje mi się, że już się nadają do jakichś fajnych, kreatywnych zabaw i tych woreczków będziemy używać. I słyszałam właśnie, że te z IKEA są ok, więc wzięłam dla dzieci. Złote haczyki do łazienki naszej, która w końcu przejdzie remont niedługo, bardzo niedługo. I tacki, ja te tacki zawsze biorę, bo one są mega, a niestety się zużywają też bardzo często, więc przy każdej wizycie z IKEA biorę te tacki i po prostu wymieniam te, które już mamy, na nowe, no bo tak jak mówię, się zużywają. Dobra, skończyliśmy pokazywać zakupy, torba jest pusta, to opowiem Wam, no co się okazało na tej wizycie mojej ginekologicznej. Więc tak, podejrzewałam, że endometrioza już będzie naprawdę, naprawdę zaawansowana, bo odczuwałam no już jakieś dolegliwości bólowe. Okazało się, że nie ma tragedii, że rzeczywiście coś tam delikatnie jest, ale te torbielki są małe i w sumie jest nawet ok. I lekarz przepisał mi tabletki antykoncepcyjne, ale nie wiem, czy Wam już o tym mówiłam. Planuję przejść na tą dietę, na której jest Marcel, na dietę ketogeniczną. I ta dieta ma super działanie przeciwzapalne. I zastanawiam się nad tymi tabletkami, ponieważ chciałabym jednak spróbować wyregulować moją sytuację zdrowotną dietą. No a jeżeli będę brała tabletki, no to nie będę wiedziała, czy to dieta pomogła, czy to jednak te tabletki. Więc nie wykupiłam na razie recepty, zastanawiam się dalej. Nie przeszłam też jeszcze na dietę, mimo tego, że planowałam to zrobić od 1 sierpnia. A no nadal to jeszcze się nie wydarzyło. Więc wszystko przede mną. Pobraliśmy cytologię, porozmawialiśmy sobie z doktorem, zapytał się, kiedy następna ciąża. No właśnie. Zapytał się, ile będę karmiła piersią, też nie umiałam odpowiedzieć na to pytanie, powiedział pewnie jak najdłużej. Nie wiem, planowałam odstawić w okolicy roku, ale jestem leniwym człowiekiem i na razie mi się nie pali. Liczę na to, że chłopcy się sami odstawią, jak pójdą do żłobka, ale obawiam się, że to może być w drugim kierunku, że właśnie będą wtedy bardzo intensywnie potrzebować mamy. Naprawdę spodziewałam się, że ta endometrioza będzie jakoś mega zaawansowana i myślałam, że będę musiała mieć jakieś leczenie, albo co gorsza operacje, a na szczęście po prostu, nie wiem, odczuwam jakieś dolegliwości bólowe, być może jest to spowodowane cięciem cesarskim, a być może po prostu bardzo się bałam tej endometriozy, więc wiecie, każde zakłucie, każde coś, ja już myślałam, o kurczę, to pewnie to, a od wizyty powiem Wam, że w sumie nic mnie nie boli.
Także wszystko przeszło. Doktor mnie uleczył samą swoją obecnością. Pokażę Wam te rzeczy w domu, które miałam Wam pokazać. No i będziemy kończyć tego vloga. Prosiliście, żebym pokazała Wam prezenty dzieci z roczku, więc będę teraz się zajmować tym tematem. Myślę, że w kolejnym razem zobaczymy się we vlogu takim prezentowym. A resztę to zobaczymy, co życie wymyśli, co będę Wam pokazywać. Lada chwila zbliża się dzień naszej adaptacji w żłobku, więc już niedługo będziemy zajmować się żłobkowym tematem. Bambusy już są na swoim miejscu. Tutaj stoją sobie w wazonikach. A zobaczcie, tutaj u góry jest taka kafelka, taki obraz, który właśnie bambusy przedstawia. Więc moim zdaniem no, nic innego tutaj nie pasuje, więc rozumiecie. Tamte nie przetrwały, kupiliśmy nowe i mam nadzieję, że te już z nami zostaną. Słonecznik ostatecznie będzie w sypialni. Tutaj stoi po mojej stronie i tak się prezentuje. I wazonik, który miał iść do pokoju gościnnego, będzie do słonecznika. Róża wygląda w taki sposób. Musiałam ją trochę podciąć, żeby się zmieściła. Proszę. Tak się prezentuje kot i róża. A tutaj stoi złote lusterko. I tak to wygląda w całości. No i to tyle, kochani. Pytałam Was ostatnio, czy chcecie zobaczyć taki room tour po naszym domu. Jak wyglądają, mniej więcej wiecie przecież, jak wygląda nasze mieszkanie, ale taki jeden vlog poświęcony naszemu mieszkaniu, temu, żeby się zainspirować, nie wiem, czy może się inspirować naszym mieszkaniem, dajcie znać w komentarzach i widzimy się następnym razem, chyba już przy tym vlogu z prezentami roczkowymi, no chyba, że coś się wydarzy w międzyczasie, to w takim codziennym vlogu, tak jak zawsze. Do zobaczenia, kochani, cześć!